Natomiast ja mam takie wrażenie, wiecie, no może nie jest jakoś specjalnie przyjemne, ale mam wrażenie, że to wszystko jakoś, jakby to wam powiedzieć, wprost i takim, a nie używając wulgaryzmów, od których czasami jak patrzę na to nie stronie, a patrzę na to, co się dzieje, to wszystko gnije. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, bo jak ja bym miał jakoś zebrać w nomen omen do kupy to wszystko, co tutaj obserwuję w tej politycznej sferze, to się coraz bardziej odkleja od ludzi, a jeżeli już jakoś traktuje ludzi, to w sposób wyłącznie instrumentalny. Tu wam rzucimy hajsu, tu wam rzucimy kiełbasę, tu słowo krakowską, tu kawałek tego, tu tamtego, zamknijcie się, w ogóle nie interesuje mnie, jedziemy, po prostu macie hajs, żyjcie, dajcie mi święty spokój. A jak jest jakaś rozmowa, to jest to sekciarski rechot choćby prezesa do swojego elektoratu i zero jakiejś wspólnej rozmowy o problemach, które nas wspólnie przecież dzisiaj dotyczą. Z jednej strony to, z drugiej strony sięganie już po najbrudniejsze chwyty, bo my dzisiaj wszyscy będziemy musieli się mierzyć z tym, że co tydzień, co dwa tygodnie będą robili na chyba na każdego, kto tutaj jest w tej polityce, jakieś rzeczy, jakieś haki, haczyki. Czasami, jak w przypadku Tuska, będzie to tak jak z tym atakiem na jego syna kolejnym. Jaka to jest kompromitacja państwa, jaka to jest kompromitacja prokuratury pod Ziobro, która dzisiaj jest, która wyciąga zeznania jakiegoś gościa ze śledztwa i wkleja je jeden do jednego, co to jest jak prawda objawiona, pali mu w rodzinę, destabilizuje go, a w ogóle państwo jakby nie dba o własną powagę. O to, żeby się zastanowić, co ma w głowie prokurator i jaki ja mam mieć szacunek do prokuratora, który realizuje takie polecenie. Wyciąga z akt sprawy bełkot jakiegoś kryminalisty i wrzuca go po prostu sotę do internetu jako atak na przeciwnika politycznego. To, co nas czeka w tej polityce, która przychodzi dzisiaj do nas z góry, z rządu, przez najbliższy rok, to jest wyłącznie gnicie. Nie szkoda czasu roku mojego życia i nie tylko mojego na gnicie, na obserwowanie gnicia, na wąchanie gnicia, na bycie, na patrzenie, jak to się dzieje z moim domem, jak on gnije.